odszedł Oscar Garcia, też z powodów rodzinnych. Odegrał świetne spotkanie. Od tamtej pory już tak różowo. Dobrze, teraz znalazł się między liniami Japończyk Junya Ito. Ale dobre. No już wtedy zaczął bardzo poważnie zajmować się trenowaniem. Jego konik to analizy wideo. Donnarumma. Uwaga, jeszcze raz Balogun. Ito. Teraz doszukowanie Foketa. I kończy akcję właśnie Japończyk, domagając się jeszcze rzutu rożnego. Ale to była już kolejna dobra akcja Rens. Kolejna akcja zakończona strzałem. Na razie Aleksa Flipsa. No i to ta trójka właśnie w tej fazie ofensywnej. Teraz Flips i znowu niebezpieczeństwo, bardzo blisko byliśmy teraz. Kiedy ten tercet jest na boisku, to PSG wygrało 11 w sytuacji Mbappé. I to się nie opłaciło ekipie spalizować na taki zwyczajny tak. Mecz ligi francuskiej. No tak wygląda rzeczywistość. Nie i to. Blisko podszedł Japończyk pod rywal, ale poradził sobie. A teraz szansa Ito, znakomicie Donnarumma. W razie, jeśli tak powiem, że będzie grało, to będzie miało bardzo ciężko zdobyć bramkę. Natomiast ja tutaj wierzę, że za chwilę gdzieś się to wszystko przebudzi, towarzystwo. Traci teraz piłkę Neymar. Marquinhos. Kuściło przewinienia, jest szansa na kontrę. Rozpędza się Junya Ito. Japończyk faulowany przez Marquinhosa, który wiedział. Ramos, za lekko wybita piłka i znowu uderzenie w pole karne. Wszedł pierwszy raz w tym meczu Marshall Munetzi, ale niełatwo było. Teraz Marquinhos, przy nim Junya Ito, dołączył także Bernat. Fabian tak ukryje odwrotnie, tak bardzo się szukają. Teraz, oj, będzie żółtą kartę, czy to jest stawki. Tak myślę sobie, że z punktu widzenia jego, czy Nuno Mendesza, który wraca po kontuzji. Mbappé w sposób przewidywalny. A Marco Verratti'ego, mamy sytuację pod bramką. Maraton meczów co 3 dni. Tak, o tym jeszcze nawet wchodził z Rens z Ligą do Ligu, a teraz znakomicie. Kiedy będzie następna seria gier, mamy mecze. Mbappé w ciasności. I to, z nim się w porządku, on na prawą flangę. To nie znaczy, że Reims zostanie lepsze. Tam i to. Слишком сложно при Реймс через Ито, через Фоке, который подключился и вырезает передачу. Отдает направо, там Ито, сколько игроков штрафной, подача прям. Пари Сен-Жермен, это Мбаппе, удар в ближний угол, там нет Месси, вот есть он сейчас, но на почтительном расстоянии.